Cześć! Dzisiaj mam dla Was Jetfire z generacji pierwszej. Oto ją. Kupiłem go, ponieważ chcę wydrukować na niego głowę. Niestety nie ma on dodatkowych akcesorii, także pokażę Wam na zdjęciu, jak wyglądał. Ja miał tu różne doczepiane rzeczy. To jest jego bazowa forma. Jak widzicie, troszeczkę jest luźny. Troszeczkę tak się rusza trochę. I jeżeli kojarzycie tą figurkę, to tak naprawdę jest to figurka z serii Macross, czyli w serii o takich machinach bojowych. Jest to wojskowy samolot mech i po prostu historia jest taka, ponieważ seria animowanej wygląda zupełnie inaczej, jest taka, że Stany Zjednoczone kupiły tą figurkę od firmy Bandai, żeby sprzedawać ją w Stanach Zjednoczonych, ale w Japonii firma Bandai była bezpośrednim konkurencją Takary, czyli firmy, która produkowała te Transformery, tak jak Jazz. Więc w serii animowanej, jako że seria była wyświetlana i w Stanach Zjednoczonych, i w Japonii, ta figurka nazywała się Skyfire i wyglądała inaczej. I możecie zobaczyć na zdjęciu, jak wyglądała w serii animowanej. A jako figurka nazywała się Jetfire i też wyglądała inaczej. Więc to jest Jetfire. I no, widzicie, jak to wygląda. Prezentuje się w ten sposób. Ma to takie działka, bardzo fajny, przezroczysty kokpit. Także rozumiem, dlaczego ta figurka mogła robić wrażenie na ludziach. Dla mnie jest to, zawsze był to Macross przemalowany, więc no, jak mówiłem, kupiłem po to, żeby mieć głowę wymienić. Podwozie jest metalowe, także tak wygląda od spodu. Jak widzicie, może na kamerze widać, może nie jest trochę pożółkły w niektórych miejscach, ale kupiłem go dosyć tanio na szczęście, więc cieszę się z tego powodu. I to podwozie się chowa i mamy taki bardzo fajny system, który troszeczkę może irytować czasem, ponieważ trzeba naraz ruszyć dwie rzeczy, czyli tu najpierw to podnosimy, kurczę, przepraszam, to podnosimy tu, wciskamy i nam się blokuje, a i mamy taki przełącznik, i dzięki czemu to podwozie się może nam wysuwać, bardzo fajne, ale ja to schowam, ponieważ nie potrzebuję podwozia teraz. Dobra, i tak jest ze schowanym podwoziem. No i jak mówiłem, ma tu doczepiane różne części pancerza, których ja nie mam. Przejdźmy może do transformacji. Także żeby to zrobić, musimy najpierw przesunąć te rzeczy tu. Ta cała sekcja, czyli to są nogi, nam się odczepia. Mamy coś takiego. Jest dosyć ciężką figurką, ponieważ jak widzicie, ma dużo części metalowych. To przesuwamy na bok. Często też właśnie, z tego co wiem, metal oczywiście zostawał, ale pękał plastik, ponieważ ludzie się zbytnio z tym siłowali. Teraz przesuwając tu w dół, to przesuwamy tak. Nie, może najpierw trzeba to przesunąć chyba. Podnieść to. Coś nam tu, o, to przesuwamy w dół, dzięki czemu głowę możemy wysunąć w tą stronę. I cała ta sekcja nam się, chyba jednak działka muszą być. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Jeszcze raz. To przesuwamy w dół. To przesuwamy tak. Te działka chyba muszą być do przodu, żeby przejść. I teraz całość nam się okręca tu. Jest trochę luźne, no niestety. To zamykamy tak. Tutaj ten peg nam wchodzi w to. Także jeżeli wszystko nam sobie miejsce zrobimy, to powinniśmy móc zablokować. Dobra, i cofnę trochę kamerę. Jest dosyć duży, więc muszę to robić tak daleko, go ruszyć. Nogi nam się tak rozłączają, stopy. Z tyłu, o, coś nam mi się tu odblokowało, tak, jeszcze raz muszę to wcisnąć, o, teraz jest ok. Także mimo tego, że jest luźny, no to stoi dosyć sprawnie. Tak, to jest tu. Jeszcze pięści musimy wysunąć gdzieś tu z tyłu, tu raz, tu drugą. I mamy też. O, no. Dobra, złączę go poza kamerą i go ustawię. I oto Jetfire w trybie robota. Jest dosyć dobrze teraz złączony, po prostu nie wciskałem tego wszystkiego do końca. I jak widzicie, no, głowa jest zupełnie inna i ciało ma dosyć fajne, więc planuję mu wydrukować nową głowę. Te skrzydła możemy jakoś przesunąć tutaj na bok. Tak, ale no, normalnie jest tak złączony z tyłu. No ma dosyć dobrą artykulację jak na taką figurkę, także wszystko tu, nawet nogi się ruszają. Głowa troszeczkę tak lata, ponieważ niedawno ją rozkręcałem i może nie dokończyłem do końca śrubki.
Tak wygląda tu. Jeżeli chodzi o skalę z innymi autobotami, tak wygląda z Jazzem. Więc możecie się domyśleć, dlaczego w serialu był taką dużą postacią. I myślę, że nawet można by go może z masterpiece'ami, no tak wygląda z masterpiece'ami, także być może z taką figurką jak Blaster nie do końca odpowiada, ale na przykład tu mamy Inferno, gdzie jest większy od Inferno, tu mamy Cliff Jumpera, także no może z nową głową, może nawet by jakoś fajnie wyglądał z nimi, nie wiem, zastanawiam się, ale tak czy siak jest to projekt, który chcę zrobić. Także to jest Jetfire z generacji pierwszej. Oczywiście w tym trybie ten cały pancerz działa, także tu ma dodatkowy pancerz na przedramionach, na plecami ma tę swoją wyrzutnię, także ja tego nie mam, ale no, bardzo fajnie się czysto zmienia, nie ma to jakichś zbyt dużo wystających elementów. Także jest to Jetfire albo Macross Valkyrie, chyba, jeśli się nie mylę. Będzie, że nie kaleczę zbyt dużo tu dla fanów. No i tak to wygląda. Cieszę się, że mogę wam pokazać i do usłyszenia.